Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Główny sponsor drużynowego Pucharu Świata. Filip Czyszanowski, witam z Kings Lynn. To właśnie dziś polska reprezentacja na żużlu rozpocznie walkę o drużynowe Mistrzostwo Świata. My rozpoczynamy dzień razem z kadrą na śniadaniu. Dzień oczami kapitana kadry i mistrza świata Tomasza Goloba. Zdrowa żywność? Gdzie tam? Typowo angielskie, ciężkie śniadanie. Tutaj nic innego nie ma, ale jajeczko z takimi normalnymi rzeczami, z pomidorkiem. Propolskie śniadanko, także cały team myślę, że godnie zjadł po to, żeby dzisiaj jeszcze lepiej walczyć na torze. Czasu na ułożenie się śniadania nie było. Szybka wizyta w hotelowym pokoju, za moment wyjazd na stadion. Ci, którzy sądzą, że mistrz świata na zgrupowaniach opływa w luksusy, mylą się. Pokój, jak ich wiele. Całe życie nasze to jest jedna wielka podróż, tak? Więc tych wygód za wiele nie ma, aczkolwiek czasami hotel się przydaje. Ale najważniejsze to wygodny bus. W trakcie sezonu drugi, a nawet czasami pierwszy dom. Za mną, jak i tutaj, gdzie siedzę, są spania i tutaj ekipa śpi, jak jest zmęczona. Busem przez Europę i na stadion Norfolk, gdzie odbędzie się półfinał. Ale tu nawet autorytet mistrza to za mało. Brytyjska komisja techniczna zakwestionowała część w motocyklu kolegi z kadry Piotra Protasiewicza. Musi być numer. Część do wymiany, a mistrz na motocykl. Trening za kadrą, zawody dziś o 20:00. Awansuje tylko zwycięzca. Do pokonania Brytyjczycy, Czesi i Rosjanie. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Główny sponsor drużynowego Pucharu Świata.